Ile tak naprawdę kosztuje Polskę Wielka Orkiestra Promocji Owsiaka? Dwa miliony złotych to szacunkowe przychody spółki Mruwa Cała, należącej do małżeństwa Owsiaków, a zajmującej się odcinaniem kuponów od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mrówka zajmuje się realizacją drogich programów telewizyjnych dla TVP, prywatnej telewizji N, ITI, OTV, Kanal Plus, muzycznego kanału ZigZap, gdzie realizował na przykład takie programy jak kim jestem, Offroad, ratujemy i uczymy ratować, prowadzone dzięki ślizganiu się po marce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w których to serduszko Wielkiej Orkiestry podróżuje po świecie, lata pływa i robi różne dziwne rzeczy, jak piernik do wiatraka. Ważne, że zarabia. Lata w F16 ściga się w rajdach po pustyni. Za pieniądze otrzymywane od telewizji publicznej owsiak realizował podróże w najdalsze zakątki świata, był więc razem z rodziną chyba na każdym kontynencie. Kiedyś owsiak szantażował telewizję polską, że jeśli zlikwidują jego program, to nie zgodzi się na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w telewizji polskiej. Jednocześnie owsiak zaprzecza, jakoby jego programy miały mieć ścisły związek z Wielką Orkiestrą. Program zlikwidowano, realizacja z finału w TVP była symboliczna. Owsiak przypadkiem też zarabia w swoich programach muzycznych, prezentując zapis wideo imprezy przystanków finansowanej z zebranych pieniędzy, do której zapewnił sobie prawa. Owsiak wypiera się czerpania profitów z wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy niepotrzebnie. Za nakręcanie tej maszyny wynagrodzenie się należy, lecz ta kwestia powinna być przejrzysta. 32 miliony złotych, czyli 23%, to szacunkowe rzeczywiste koszty organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 tysięcy sztabów Wielkiej Orkiestry, rękoma 120 tysięcy wolontariuszy organizuje rozmaite imprezy w całej Polsce. Światełka do nieba, czyli fajerwerki, pokazy, biegi, zabawy, happeningi i w końcu setki koncertów, w których uczestniczy ponad tysiąc artystów same koszty pojedynczego artysty bez honorarium to często dziesiątki tysięcy złotych. Wszystko wykładane jest z publicznych pieniędzy, w praktyce jest to zarabianie na państwowym majątku. Samorządy, domy kultury, utrzymywane przez urzędy miasta, zmuszane są do wydania ogromnych kwot na organizację imprez, sprowadzenie zespołów, wynajęcie sal, transport noclegi dla organizatorów i artystów, ustawienie i demontaże scen, ochronę, dodatkową policję, straż miejską do zabezpieczenia imprez, pogotowie, sprzątanie po imprezach itd. Angażowane jest także wojsko, różne często w bardzo kiepskim stanie państwowe spółki, na przykład Polskie Koleje Państwowe i PKP Intercity przekazują masę pieniędzy, gadżetów, uruchamiają specjalne pociągi dla wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, fundują darmowe przejazdy. Także jednym ze sponsorów jest telewizja publiczna. Pieniądze wydane na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie są wyszczególnione w sprawozdaniach fundacji, gdyż za lokalną organizację odpowiadają lokalne sztaby, które same zbierają odpowiednio wcześniej pieniądze i je wydają, a do fundacji Wielkiej Orkiestry przesyłane są tylko pieniądze zebrane w samym finale. Dlatego na stronach fundacji nie ma ujętych prawdziwych kosztów organizowania imprezy pod tytułem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 3 miliony złotych, czyli 2%. To oficjalne wydatki na programy celowe. np. program Infant Flow, program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków, program leczenia cukrzycy pompami insulinowymi i tym podobne. 26 milionów złotych, czyli 18% to oficjalna kwota z 2010 roku, za którą kupowany jest sprzęt do placówek służby zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w sumie zakupiła sprzętu za grubo ponad 100 milionów dolarów. Zakładamy, że nie ma żadnych lewych interesów przy okazji wyboru potrzebnego sprzętu medycznego oraz jego producenta pewne wątpliwości budzi roczny okres oczekiwania na sprzęt oraz historie o kosztach użytkowania i konserwacji drogiego sprzętu, które w wielu przypadkach rocznie zdarzają się, że przekraczają wartość samego sprzętu, stąd wiele sprzętu leży w szpitalach nieużywana. Osiem milionów złotych, 7% to szacunkowa kwota wydawana na utrzymanie i różne cele firmy złoty Melon z prezesem Jerzym Owsiakiem. Jest to potężna spółka założona za półtora miliona złotych, wyłożonego ze zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spółka działa cały rok, handlując gadżetami Wielkiej Orkiestry, między innymi zapisami koncertów itd. Jednak tak zebrane pieniądze nie idą na dzieci, pomimo że zyski wypracowują pod szyldem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze nie są przekazywane do puli orkiestry. Tylko kto o tym wie, wydając pieniądze na coś z serduszkiem wielkiej orkiestry? Przeznaczone są natomiast na różne cele statutowe i utrzymanie złotego melona, na przykład szkolenia, ośrodek szkoleniowy malowniczo położony na Pojezierzu Iławskim itp. Tylko na enigmatyczne usługi obce spółka rocznie wydaje trzy miliony złotych. Majątek złotego melona to blisko osiem milionów. Na przykład budynek o powierzchni 500 m2. 3,6 milionów zł to inne, różne oficjalne wydatki na działalność, wyposażenie, opłaty. Wśród oficjalnych wydatków Wielkiej Orkiestry, między innymi, można znaleźć informacje o finansowaniu ze zbiórki powstania spółki Złoty Melon, kwotą 1,5 miliona złotych. Owsiak ogłosił, iż koszty działalności administracyjnej pokrywamy z części odsetek bankowych oraz innych wpłat. A zgodnie z owsiakowym róbta, co chce ta, dodaje, że odsetki możemy wydać na to, na co chcemy. Więc zamiast natychmiast kupić sprzęt ratujący życie przez rok, wracając kasą, inwestują. Owsiak w ten sposób zarabia na deprecjacji wpłaconych mu przez darczyńców złotówek. 30 milionów złotych, czyli 21%, to dość ostrożny szacunek łącznego kosztu prowizji pewnego procenta ze 120 tysięcy wolontariuszy. Skala zjawiska jest porażająca, każdy zainteresowany o tym słyszał. Od wielu lat ten sam problem, gdy puszki z dobrych miejsc, w których powinno być nawet kilka tysięcy złotych, zawierają jakieś drobne. W 38-milionowym kraju w ogólnonarodowej akcji udaje się uzbierać średnio złotówkę na obywatela, w byle SMS-owych loteriach są podobne kwoty potwierdzają to setki komentarzy na forum wielkiej orkiestry. Wybrane komentarze można przeczytać na stronie www.owsiak.blogspot.com. Rzadko kiedy sprawą interesuje się policja. Od lat są kartonowe skarbonki, a w sztabach ci sami ludzie. Sami organizują się i sami pilnują. Sami też liczą potem pieniądze. Każdy może założyć własny sztab. Wystarczy kilku kumpli wszystko opiera się na zaufaniu. Nikt sztabów nie kontroluje, bo niby jak to robić. 2,4 miliona złotych to oficjalne wydatki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na szkolenia medyczne i ośrodek wolontariatu. 1,4 miliona złotych to oficjalne wydatki na płace pracowników, premie, świadczenia pracownicze, umowy o dzieło i zlecenia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy głosi na swojej stronie, że dla fundacji pracują wolontariusze, nie pobierając wynagrodzenia. W szczególności dotyczy to zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Skoro tak, to czym w sprawozdaniu R zero jest pozycja np. wynagrodzenie członka zarządu sto dwadzieścia sześć złotych? Kim jest ten człowiek z pensją bliską pięciu średnich krajowych miesięcznie? Dwa miliony złotych to szacunkowa kwota wyrażająca wsparcie i utracone zyski z reklam przekazywane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przez telewizję polską, która jest finansowana z naszych pieniędzy i inne telewizje według obliczeń Janusza Korwin-Miekiego w przypadku gdyby czas antenowy poświęcony wielkiej orkiestrze przeznaczyć na reklamy pod tym samym hasłem, czyli pomocy chorym dzieciom, a firmy by chętnie się reklamowały wtedy ze względu na tak zwany PR, to zebrano by nawet więcej niż zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kwota sięgałaby setek milionów złotych, gdyby podsumować nie tylko jeden dzień, ale cały czas, jaki w mediach dostaje Wielka Orkiestra. Wszystkie te transmisje i relacje radiowo-telewizyjne z przygotowań Wielkiej Orkiestry, stanu zbiórki etc. Jasne jest, że nie chodzi o zebranie jak największej kwoty. Owsiak wyjątkowo skutecznie pomieszał działalność charytatywną z działalnością rozrywkową, biznesową i ideologiczną. Akcja charytatywna połączona z medialnym show dawno już zmieniła się w show połączony z akcją charytatywną. 25 milionów złotych. Czyli 18% to koszty przeszkolenia i zatrudnienia personelu do obsługi podarowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy sprzętu oraz jego utrzymania i konserwacji. Koszty te nierzadko przekraczają wartość samego sprzętu. Owsiak dał impuls lekarzom do tworzenia programów leczenia, na które normalnie nie mogliby sobie pozwolić, i rzeczywistość to zweryfikowała. NFZ nie stać do dopłacania do owsiakowego sprzętu, więc nie stać też szpitali. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy finansuje tylko sprzęt, na tym jego rola się kończy. Jest wiele sytuacji, gdy sprzęt leży w szpitalach bezużyteczny. Zdarzają się także sytuacje, gdy szpitale odmawiają przyjęcia darów, chcąc oszczędzić sobie kłopotu. Dla zainteresowanych na stronie tvp. info w informacjach można odnaleźć artykuł Warszawski Szpital nie przyjął daru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2,3 miliona złotych to oficjalne wydatki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na organizację siedemnastego finału, działalność propagatorska i informacyjna, na przykład zakup skarbonek z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydruk trzydziestu milionów naklejek z czerwonymi sercami. Jako ciekawostkę warto dodać, że orkiestra, inwestując zebrane pieniądze, już nieraz na tym straciła. Przez nieudane inwestycje giełdowe strata sięgnęła 1 600 tysięcy złotych, co stanowi grube kilka procent całości zbiórki. Kiedy podobna sytuacja dotyczyła ryzyka, zgodnie mówiono, że nie powinno się pozwalać, aby pieniądze pochodzące z zbiórki publicznej mogły być przedmiotem spekulacji. 2,7 milionów złotych to oficjalne wydatki wielkiej orkiestry na organizację koncertu przystanek Woodstock. Wielka Orkiestra zapewnia, że imprezę finansuje z odsetek. Jednak w sumie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otrzymała z odsetek bankowych kwotę około 13 milionów złotych. I łatwo obliczyć, że nie ma możliwości, aby z samych odsetek pokryć koszty, gdyż jedynie koszt organizowania Woodstock w sumie wyniósł 15 milionów złotych. Do tego dochodzi inwestycja w centrum szkoleniowe łącznie ponad 7 milionów. Podsumowując, 2 miliony 300 tysięcy to oficjalne wydatki Wielkiej Orkiestry na organizację XVII finału 2 miliony siedemset tysięcy to oficjalne wydatki Wielkiej Orkiestry na organizację koncertu przystanek Woodstock 1 milion 400 tysięcy to oficjalne wydatki na płace pracowników, premie, świadczenia pracownicze, umowy o dzieło i zlecenia. 3 miliony 600 tysięcy złotych to inne różne oficjalne wydatki na działalność, wyposażenie, opłaty, etc. 3 miliony złotych to oficjalne wydatki na programy celowe, np. program Infant Flow, program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków, program leczenia cukrzycy, pompami insulinowymi tym podobne. 26 milionów złotych to oficjalna kwota z 2010 roku, za którą kupowany jest sprzęt do placówek służby zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w sumie zakupiła sprzętu za grubo ponad 100 milionów dolarów. 2 miliony 400 tysięcy zł to oficjalne wydatki Wielkiej Orkiestry na szkolenia medyczne i ośrodek wolontariatu.